wszystkich bardzo serdecznie. Może dwa słowa. Słuchajcie, jestem pod wielkim wrażeniem, jak zawsze generalnie, bo ktoś mi mówi, a to ty nas napędzasz, a ja mówię odwrotnie, że to wy mnie napędzacie, to tutaj zorganizowanie tego niezwykłego wydarzenia. Łączymy się w zasadzie ze sztabem, który jest w Luboniu. Tam też Supernowa z Bridgestone'em, z wolontariuszami spłynie do nas, zbierając takie śmieci, których no, w zakamarkach, że tak się wyrażę. Na Starołęce już są dwa sztaby, które sprzątają. Tutaj przez całą granicę miasta Poznań i łączymy się w zasadzie z Czerwonakiem, który też tam zgranie już sprząta. Oby nie było tak, i tutaj apel do wszystkich, którzy odpoczywają, żeby za 3 tygodnie właśnie nie było to, co normalnie zbieramy. Także bardzo proszę o uszanowanie wszystkich uczestników, którzy tutaj sprzątają. Za to, że jesteście tutaj, za to, że wspieracie tę akcję. Powiedzcie, po co tu w ogóle jesteście? Powody są dwa generalnie. Pierwszy to taki, że ochrona środowiska i dążenie do tej gospodarki obiegu zamkniętego, do tego, żeby nas śmieci nie zalewały, to jest DNA i core Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jak widać, prywatnie też się z tym identyfikujemy i stwierdziliśmy, że to jest super w ogóle pomysł, żeby połączyć to. I nie tylko na zasadzie 2-3 wyznaczonych osób, ale po prostu wszyscy spotkać się w piękny dzień nad Wartą i przyłączyć się do fajnej akcji, którą Sebastianie inicjujesz, bo jesteśmy pełni podziwu dla rozmachu i dla idei. To 3-4, stara łęka nie pęka! Oj, zmęczeni! Dwa słowa, co to się wydarzyło, powiedz tutaj. Ja plus 16 osób, nas sprzątaliśmy odcinek starołęcki w okolicy mostu kolejowego i ile? Na 800 metrów zebraliśmy z 1,5 do 255 wielkich worów z gabaryty. O, masakra. Wielkie sprzątanie brzegu Warty Poznań. Wielka zielona energia płynąca od Warty Poznań, rodzinnego klubu piłkarskiego, którego chciałbym zapytać, dlaczego kolejny raz przychodzicie tutaj i uczestniczycie w tej akcji? Dlatego, że no, co roku nasza idea się nie zmienia, idea funkcjonowania klubu. Oprócz sportu propagujemy również innego rodzaju wartości, między innymi ekologię, dlatego zależy nam na tym, żeby to środowisko było w jak najlepszym stanie. Dlatego też zapraszamy kolejny raz wychowanków z naszej akademii, którzy dzisiaj też mieli okazję sprzątać brzegi Warty. Myślę, że no, w sumie
event im się podobał. Pozbierali tutaj, pozbierali śmieci na brzegu, przy okazji mieli okazję wziąć, skorzystać z różnych innych atrakcji, które dzisiaj zostały tutaj zaproponowane. Także ogólnie grupa zadowolona. No a dla nas to też jest uciecha, ponieważ zależy nam na tym, żeby oni od najmłodszych lat jakieś mieli zakorzenioną w sobie taką odpowiedzialność za to, co jest wokół nich. No i mamy nadzieję, że tak będzie też w kolejnych latach. No pięknie, pięknie. Widziałem zielonych, małych tutaj ludków biegających faktycznie między świeciami. Nawet są atrakcje sportowe dla osób, które jeszcze mają energię, żeby się tutaj pobawić. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję Marcie Poznań, bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom dziękuję. A dla szkół, które brały udział, jest jeszcze jedna niespodzianka, bo oprócz atrakcji związanych z edukacją, Warta Poznań przekaże niespodzianki, prezenty od klubu piłkarskiego. Serdecznie, serdecznie dziękując za to wszystko, co tutaj się działo. Podobało Ci się? Bardzo. Się cieszę, że mogliśmy przejść, posprzątać i po prostu spędzić dobrze dzień dziennie. No ale widzę, po Twoich oczach Ci się podobało, naprawdę? Tak, tak. Czyli jak będzie jakiekolwiek sprzątanie, niedopałków, kapsli, petów, butelek, dzwonić do Ciebie, przyjeżdżasz, podobać Ci się będzie. Tak. Super. Ale serdecznie kolejny raz bardzo dziękuję Wiolecie, całej zupie na głównym, super, że jesteście tutaj. No i dla tych, którzy nie wiedzą, wspierajcie zupę na głównym, tak, ponieważ zupa na głównym wspiera, jak powiem, dziesiątki tysięcy od swojego już czasu istnienia bezdomnych, to pewnie się nie pomylę, prawda? Myślę, że to nie tylko są osoby w kryzysie bezdomności, bo musimy wziąć pod uwagę, że to są po prostu wszystkie osoby potrzebujące i coraz częściej są to osoby starsze, po prostu. No mamy takie czasy, jakie mamy, więc naprawdę wspierajmy się nawzajem, po prostu. Zróbmy to dla nas wszystkich. Yamaha Poznań Grizzly, który jest, widzę, że już lekko przepracowany. Powiedz, Pawle, po co to wszystko? Oczywiście dziękuję serdecznie za Wasze uczestnictwo, dziękuję za wsparcie. Jeszcze będzie prowadzona edukacja, ale jak oceniasz w ogóle to, co tutaj się działo? Inicjatywa super, także dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy tutaj głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, bo lubimy korzystać z czystej przyrody, a drugie, tak samo ważne, po prostu mieliśmy sprzęt, który mógł ułatwić na tę pomoc tutaj i złożenie. Jesteśmy kilka godzin do przodu, co by nie powiedzieć, prawda? Dzięki Yamaha, dzięki Grizzly. Cieszę się, że do następnego razu. Do zobaczenia. Serdecznie dziękuję. No więc setki takich potężnych worków dzisiaj. Nie wiem w zasadzie ile osób, kilkaset osób z różnych miejsc posprzątało kolejny raz, już dziewiąty, ogólnopolski dziewiąty, bo kilkadziesiąt razy sprzątaliśmy tutaj lokalnie, ale ogólnopolski dziewiąty, dziewiąta ogólnopolska akcja sprzątania brzegu Warty w Poznaniu dobiegła końca. Jeszcze tutaj transport miejski plus Wody Polskie ściągają jeszcze te końcówki śmieci, które zostały jeszcze przez uczestników pozostawione w odległych miejscach. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, wszystkim uczestnikom, wszystkim partnerom Fundacji Orlen, że uratowała jakby tą akcję i wszystkim, którzy tutaj chociaż 5 minut poświęcili swojego czasu, żeby ta Warta akurat pierwszy dzień tak słonecznego sezonu wyglądała tak jak w tej chwili. Bardzo, bardzo czysto. Szanujmy to i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Serdecznie dziękuję wszystkim sztabom z całej Polski. Około 200 sztabów dzisiaj sprzątało kawał naszej planety. Serdecznie Wam bardzo za to dziękuję. Pozdrawiamy całą Polskę!